Teraz się Proszę zauważa. Państwa, no spadło i w Sandomierzu. Mamy akcję dzisiaj. Dostaniemy fanciki piwniczne, ale Sylwan w końcu ma czapkę. Wymarł się na giełdzie w kaszkiecie. No, no teraz. Teraz mam porządek. Profesjonalnie wyglądasz do aury. To jest czapka, proszę ja was, z filmu Czterech Pancerny i Pies. No, Janek taką miał. Na Syberii taką. Tak. Miał. Tak, jak upolował. To jest ta czapka. Tygrysa upolował w niej. Tak. To jest ta czapka. Podarował ci aktor Janusz Gajos. Podarował. Gdzie cię spotkał? Na Starym Mieście w Sandomierzu mnie spotkał. I mówi: Sylwanie, to ty? Tak. I otworzył. Mówi: masz czapkę, bo wiem, że lubisz oglądać te filmy. Jesteś wiernym widzem. Masz i z Zojtki wyjął i dalej. Proszę Państwa, nadmienię, iż Janusz Gajos wiedział o tym, że Sylwan ogląda jego filmy, ale i odwrotnie. Z tak, tego względu tak też to było. Janusz Gajos ogląda filmy Sylwana. Tak. I dlatego go rozpoznał. Bo to nie Sylwan rozpoznał Janusza. Czyli z Zojtki, jak ktoś nie wie, co to Zojtka jest, to niech sobie tam wpisze w odpowiednie. Są takie stronki w internecie i tam wybije, co to jest Zojtka. Wybije. Bo mi to niepotrzebne. Proszę Państwa, Sylwan już pobiera artefakty. Maszynkę ma. Maszynka jest. To co to a jest? A to jest prostownik. O! Chyba. Takie coś. Albo do telewizora wzmacniasz. Tak? O! Bo kiedyś nie było prądu dobrego. Ja tylko to... Patrzcie, co tu jest, nawet jakieś te... Sylwan już zabrał i idzie. Farfarelki. Sylwan, na poziomie, jak chcesz być, to proszę bardzo. Stara poziomnica. Stary kraszer. O! Jeszcze jakiś towar. Ma, o, młynek dobry, redom, zelmerek, dobre. No, fajnie. Przyda się, nie? Przyda się. Farele 2. Farel gąsienica i jego brat. I tak, o, Sylwan, co to jest? Ja już się dowiedziałem od kolegi. Nie jedź na tym rowerze, to rowery zostaw. A? To jest jakieś coś do prądu. Nie. Nie? Do zrywania owoców z górnych części. A. A? No, może być. Łapka taka, no. Łapka, słuchaj. Takie coś, może się przydać. Wunsz. Na handel. Wunsz. O ile będzie pasował. Wunsz do pralki. Do pralki. Dobra, ja tutaj mam. Szuszarka jeszcze taka, rozkładana. To na pewno też się. O, łóżeczko. A ja myślałem, że takie jest stare, a to jest całkiem dobra rzecz jeszcze. Tylko, że trzeba by było przeróbkę tam strzelić, wiesz? Mianowicie jaką? Chodzi o to, że jak jest ten cały stelaż, nie? No. Ta konstrukcja, to na środku by takie mocowanie dać. Bo to zapada się, tak? Żeby się nie zapadło. Czaję. No, proszę Państwa, i tutaj mamy piękny gadżet. Sokowirówkę starą. To ja już wiem, kto się zainteresuje nią. Paweł, jesteś zainteresowany? No i ciupaka z Murza Sichle. To wujkowi damy z Murza Sichle. Hej! Nawet... O, Geppetto, siemaneczko. Siema! Ale śnieżyca jak na Islandii. No, co tam słychać? Jak na Islandii śnieży, nie? Co tam słychać? No i koniec akcji. Super fanty dostaliśmy. Od kolegi. Jeszcze tu jeden fancik jest taki. O! Taki dzbaneczek fajny. Ostrości nie mogę złapać po ciemaku. To trzymajcie się, cześć!